Bardzo dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, ja chciałem zapytać o następującą rzecz, bo mam wrażenie, że na komisji zgodziliśmy się co do kilku kwestii. To znaczy zgodziliśmy się co do tego, że w sensie kierunkowym to jest dobry kierunek. Tak, należy izolować sprawców przemocy domowej. Zgodziliśmy się co do tego, że ta ustawa nie jest idealna i że ona potrzebuje pewnych zmian i zgodziliśmy się także co do tego, że warto ją przyjąć w tym kształcie, w jakim jest, a następnie próbować ją wspólnymi siłami jakoś poprawić. I to było dzisiaj o 8 rano. Ja będę trochę antycypował, ale wiemy już, że pojawi się w tej debacie kilkanaście poprawek. I teraz moje doświadczenie senatorskie wskazuje, że może to być tak, że te kilkanaście poprawek jest inicjatywą własną senatorów. Ale jakoś to doświadczenie z komisji tego mi nie podpowiada. Może też być tak, że senatorowie zgłaszają poprawki, które rząd prosi ich, aby zgłosili. Pan jest przedstawicielem rządu i pan rano przyjął stanowisko, żeby żadnych poprawek nie zgłaszać. A jednocześnie pojawi się duża grupa poprawek ze strony senatorów, którzy tworzą pana zaplecze polityczne. Czym wyjaśnić taką zmianę między godziną 8 rano a 20:36? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Bardzo proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Ja skoryguję, panie senatorze. Nie jestem oczywiście decydentem, to państwo przecież decydujecie. Ja sygnalizowałem oczywiście, że jesteśmy gotowi i teraz, i wcześniej do 3-miesięcznego vacatio legis. To jest w naszej ocenie ważne. To oczywiście decyzja państwa senatorów, prawda? Natomiast ja podtrzymuję i to powiedziałem. Oczywiście każde rozwiązanie jest, uważam, dobre, bardzo dobre. Mimo wszystko w mojej ocenie właściwszym byłoby rozwiązanie, żeby vacatio legis już teraz skrócić, a jeżeli tak, to również właściwym było w naszej ocenie dokonanie tych korekt technicznych, które były dyskutowane. Zresztą myślę, że to nie tylko przez nas były zgłaszane, ale wiem, że biuro legislacyjne właśnie bardzo podobne do tych wniesionych również zaproponowało. Rzeczywiście pracowaliśmy nad nimi również dzisiaj. Bardzo cieszę, że zostały zgłoszone, bo dają szanownym państwu możliwość podjęcia decyzji. Tak jak mówię, w naszej ocenie jedna i druga decyzja będzie bardzo dobra, tylko przygotowaliśmy również tego typu rozwiązania, żeby móc podjąć tę decyzję już w pełnym spektrum. Ale powtórzę jeszcze raz, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli państwo senatorowie uważacie to za stosowne, to w naszej ocenie jakby już dokończenie, stworzenie tej ustawy jako kompletnej, naprawienie tych drobnych poprawek, ale przede wszystkim skrócenie vacatio legis jest lepszym rozwiązaniem. Ja to też sygnalizowałem, że jest to możliwe rozwiązanie. Jesteśmy na nie gotowi, ale również vacatio legis 6-miesięczne da nam większą możliwość przygotowania. Powiem tak, lepsze jest wrogiem dobrego w tym przypadku. Dziękuję bardzo, panie ministrze.